Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 11 ciekawostek o Haku. Zapraszam. Imię Haku oznacza biały, natomiast jego nazwisko Yuki oznacza śnieg. W omakę 129 odcinka Naruto Shippuden maska Haku pojawia się na krótki moment. Także on sam pojawia się osobiście wraz z Zabuzą w odcinku 183 Naruto Shippuden. W prefekturze Ishikawa w Japonii znajduje się wulkan pokryty śniegiem, który nazywa się Górą Haku. Urodził się 9 stycznia, jego grupa krwi to 0. Gdy go poznaliśmy, miał 15 lat, 156 cm wzrostu i ważył 43 kg. W pierwszym Naruto Haku nie posiadał szminki na ustach ani w mandze, ani w anime, natomiast podczas Edo Tensei miał szminkę zarówno jako wskrzeszeniec, jak i w retrospekcjach. Naruto zniszczył maskę Haku i Obito w bardzo podobny sposób. Sandały, które nosił, dodawały mu 5 cm wzrostu. Opanował dwie podstawowe natury czakry, wiatru oraz wody. W 146 odcinku Naruto Shippuden pojawia się Oinin, który bardzo przypomina Haku, jednakże niech was to nie zmyli, nie jest to on. Kakashi zabił Haku i Rin w ten sam sposób. W obydwu przypadkach ofiary wskoczyły przed jego Raikiri i przebił on im klatkę piersiową. Haku i Kimimaro mają bardzo podobne backstory. Obydwaj byli ostatnimi ocalańcami swoich klanów, które zostały wybite przez ich Kekkei Genkai. Obydwaj już nie mieli żadnego celu w życiu, póki nie pojawił się ktoś, kto im ten cel nadał. W przypadku Haku był to oczywiście Zabuza, a w przypadku Kimimaro był to Orochimaru. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!